Magda, Sara i Aleksandra, uczennice klasy pierwszej, zdecydowały się pod kierunkiem wychowawczyni Jadwigi Wołoszyn narysować plac zabaw, który powstał dzięki środkom z funduszy europejskich. To pozwoliło im na zdobycie pierwszej nagrody wśród wielu szkół z Dolnego Śląska. Pomysł na placę był Oli Mruczyńskiej. Dlatego plac zabaw, bo powstał on z Unii Europejskiej. Nagrodą za pierwsze miejsce była tablica interaktywna, już druga w szkole numer 315. Informacje o zajęciu pierwszego miejsca w województwie i kwalifikacje do ogólnopolskiego etapu nas zaszokowały. Dzieci najbardziej się ucieszyły, bo o tym mówimy, o tablicy interaktywnej. Cieszymy się, bo lekcje będą ciekawsze. Tablica interaktywna to jednak nie jedyna nagroda. 24 kwietnia placówkę odwiedził policjant ruchu drogowego. Przed najmłodszymi wystąpił także Maksymilian Europejski, tak zwany Euromen, bohater portalu edukacyjnego i przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dzieciom wręczone zostały upominki, a szkoła została wyposażona w dodatkowe materiały dydaktyczne. Czego się cieszycie? O Jezus, cześć dzieciaki! Cześć! Słuchajcie, jadę do was prosto z samej Warszawy na takim moim wspaniałym rowerze górskim, bo uwielbiam jeździć na rowerze i wyobraźcie sobie, że wjeżdżam na skrzyżowanie, na którym nie było, słuchajcie, nie działały światła. I stoi na środku skrzyżowania pan policjant, który coś pokazuje rękami, słuchajcie. Ja kompletnie nie wiedziałem, o co mu chodzi. I w pewnym momencie wyjechałem na środek skrzyżowania, z drugiej strony kierowca i... I co się teraz dzieje? Jak policjant trzyma rękę do góry? Wszyscy stoją, tak? Tak. Wszyscy stoją. A gdy policjant zrobi tak? Wszyscy jedziemy. A kto teraz będzie jechał? Policjant pokaże, tak? Do która oka pojadą? Akcja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przypominać ma o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a jednocześnie pokazywać pozytywny wpływ funduszy europejskich na jakość infrastruktury. Ta lekcja, która się dzisiaj odbywa i która służy temu, żeby jeszcze bardziej dzieciom uświadomić właśnie, na czym polega to bezpieczeństwo na drodze, żeby powiedzieć trochę o Unii Europejskiej, o funduszach europejskich, no i żeby się też dzieci z dziećmi pobawić. Kolejne spotkania edukacyjne przekonują przedstawicieli ministerstwa o już sporej świadomości najmłodszych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I muszę przyznać, że dzieci już znają odpowiedzi na niektóre pytania, także widać, że policja bardzo dobrze prowadzi akcję już edukacyjną, profilaktyczną. Także czasami jest to nawet nie tyle nauka, co po prostu sprawdzanie ich wiedzy i jakby utrwalanie jej. W Polsce każdego dnia realizowane są setki projektów, wśród których istotne miejsce zajmują inwestycje w infrastrukturę drogową pochłaniające miliardy euro. Dzięki funduszom europejskim możliwa jest budowa autostrad i obwodnic, powstają mosty i nowe drogi lokalne, modernizowane jest także oświetlenie ulic.